Cześć widzowie, nie wiem czy wiecie, ale mamy walentynki. No jakoś tak długo było bez twarzy, ale jeśli chcecie z moją podobizną dalej, to zostawcie 16 łapek w górę, jeśli chcecie moją podobiznę. To tym razem lecimy w Minecrafta, pierwszy odcinek, ale ten, chciałbym wam wytłumaczyć. Po tym wehikule czasu, nie wiem czy pamiętacie jak mówiłem, długo mi nie było, ale jak nie ma wehikułu czasu, to mniej filmów, a jak będzie wehikuł dla mnie, choć co widzieliście opis na górze, to jak dostanę wehikuł czasu, macie walczyć o 7 miliardów subów, cały świat nie subskrybować. To może brzmieć dziwnie, ale to po prostu będzie wiele gier na moim kanale, jeśli tylko dostanę wehikuł czasu. Także spieszcie się, bo zostało wam tylko 2 lata. Zostały wam 2 lata na to. Tak więc, pomijając to, no to gramy w Minecraft. Muszę podstawkę pod telefon znowu. Dobra, postawię herbatę, będziecie widzieć. Czekajcie, muszę tak ją oddalić, żebyście widzieli, co się w ogóle dzieje. Dobra. No tak jak widzicie, tutaj mamy tę wioskę. Poczekajcie, bo ja muszę postawić telefon. A tu jest podstawka, głupio nie zauważyłem. Kurczę. Jak zwykle... Jak zwykle co, wiecie? Tak zostanie. Szlak mi trafi, no. Nie no, jak pier... O, dobra, jest. Także jak tu widzicie, mam wiele osadników. Jest ich tak bardzo dużo, że po prostu... Nie wiem. Ale pewnie będą świętować te walentynki, jak dostanę wehikuł czasu, bo to nie wiadomo, to tylko od was zależy, widzowie. To od was zależy, czego dostanę, czy nie. Widzicie, ja tu mam rzeczy? No to was zaskoczy dzisiaj. Widzicie to? Diamenty. I tak dalej. Diamenciki. Widzicie? Jest tyle rzeczy. Widzicie? To jest tyle rzeczy, że człowiek może zdechnąć z wrażenia. No to jest mój stół zakręć, jakbyście chcieli coś enchantować. Każdy, kto tutaj będzie, kto w mojej wiosce będzie mieszkał, to będzie musiał mieć żelazo i będzie musiał mieć żelazo przynajmniej, żeby tutaj mieszkać. Ja mam oczywiście, jak widzicie, poniżej jajka spawnujące moby. Oczywiście to zrobię w następnym odcinku. To będzie dziwne, ale... No cóż! Dziwne. No dobra. No to się jeszcze odcinku po prostu... Dobra, to dzisiaj będziemy z nimi walczyć. Jakoś w następnym odcinku będę musiała was poprosić o wehikuł czasu. Musicie to dla mnie zrobić, to jest wasz obowiązek teraz. Wehikuł czasu. Nie wiem, czy wiecie widzowie, nie będę owijał w bawełnę. Wiem, jaka jest przyszłość. Wiecie, że przyszłość jest gorsza niż głupie filmiki na YouTube? Także wehikuł czasu. Macie 2 lata na to. A więc, dobra, widzowie. To, co mówiłem już, przespałem już dzień w Minecraft. To jest nasz pierwszy dzień w Minecraft. No ale cóż, nie zostawicie, nie dacie mi tego wehikułu czasu, to więc nie będzie mało filmów, także decydujcie się. A tymczasem, no... Gole to... Kotka! Zabiłem go! Jestem mordercą. Dobra. A mogę wam coś powiedzieć? Powiecie. O nie! To jest po prostu... Jedźcie.
To jest po prostu takie, że człowiek się zesra oglądając to. No ale cóż. Wiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie. Niszczycie. Zniszczycie. To zniszczycie. Patrzcie, to jest cudo. Biją tego. Niszczyciela biją. Zabił go. Idę. Sorry, że taki całos był, ale po prostu siostra mnie pocałowała. No wiecie, jak z nią było. Już raz mi postawiła familijnik. Teraz mi przerwała, dając mi całusa, by nie wiecie co. Familijnik. Jeśli chcecie tą aplikację zhejtować, po prostu dawajcie więc największą ilość, jak możecie, łapek w górę, na przykład 7 miliardów. Albo za 100 lat 11 miliardów, na przykład. Na przykład za 100 lat, czy coś, wbijcie 11 miliardów subów, żeby było sus hejtować następnie aplikację Family Link na sklep Play. Dobra? No, dobra. Także walcie o te suby, bo ja nie chcę mieć mało, tylko dużo, prawda? Okej. Okay. Co tam, kamieniarzu? Płatnerzu, przepraszam. No, za żelazo. Nie mam dużo żelaza. No, ja nie chcę hełmu, ja już go mam. Patrzcie. Ochrona od wybuchów, ochrona, niezniszczalność. To jest po prostu ciemny pryzmaryn. Widzicie, nawet pryzmaryn mam. To jest tak proste. Widzicie, wystarczy tylko creative i pełna wersja. Mam pełną wersję. Wystarczy tylko kreatywny świat i macie już wszystko. Wystarczy to tylko dobrać i włączacie survivala i już macie wszystko. Widzicie, to jest takie proste. O, żelazo mi się upiekło. Zapomniałem, głupi jestem! Zemnij głupek mały! Moti, ty durniu urbany. Dobra, mam żelazo. Gdzie je schowam? Tu. Jo, ale co się dzieją rzeczy? W następnym odcinku po prostu wiecie, za 2 lata ma się u mnie pojawić wehikuł czasu. Jeśli nie, macie o niego walczyć. Macie na to 2 lata. Wiecie? Widzowie, macie 5 lat na przykład, tak wam dłuższy czas, bo pewnie nie zdążycie. Macie 5 lat na to. Macie 5 lat na to, żeby dostał jakiegoś czasu, bo inaczej ta cała wioska pójdzie z dymem. Nie, no żartuję, ale po prostu będzie mi bardzo smutno. I chcecie mieć smutnego Matiego na filma, także jeśli nie chcecie mieć smutnego Matiego, także lećcie z tematem. A poza tym to po prostu wiecie. No Minecraft. Tutaj mam siekierkę. O. To jest. Mam już wykrojone dnie. Czy to jest taki shit? Niemożliwe. Shita. Pryzmarynowe cegły. Siekierka i szmaran. Nasiona buraka. Murako zajebany! No nie będę mówił przekleństw, bo nie można tak mówić, dobra. Jak tak... A ja mam buty? Mam buty, także... O nie! Liczbę zespawniłem. Jestem głupi. Jestem idiotą. Nie. Zespawniłem wiedźmę. Jestem głupim idiotą. Co jest?
Jak jeszcze raz to zrobię, skoczę z Burcz Kalifa, no nie. Albo zrobię inaczej, po prostu będę na siebie zły i będę musiał znaleźć w wehikuł czasu, stworzyć sam, jeśli widzowie tego nie zrobią. Żeby po prostu zacząć kanał 2003. To będzie cudo! To będzie wielkie cudo. Nagrać od wielkiego wybuchu. To by był najstarszy kanał na świecie, bo wiecie, miałby 13,5 miliarda lat. To jest bardzo dużo. To jest szalona liczba dla nas. Ale... Dało mi nawet zatrucia! Wiedźmo, ty suko jedna! A wiecie, ja mam takie głośniki. Widzicie? Jak jest dźwięk, to one takie się poruszają. O nie, to będzie tak nieskończalać! Co jest? Co jest? Co się stało? A wiecie, że można spawnować kupca wędrownego, bo kupiec wędrowny to jest taki niebieski villager. Z tymi lamami właśnie. A ja go nie lubię z lamami, ja lubię go samego. Dlatego... On ma trzcinę, nasiona dyni, kula szlamu, grzyb i skrzydła, wiadro z rozdymką. A wiecie, że z kuli szlamu można zrobić blok szlamu i można na nim skakać? Także gościu, później do ciebie wrócę. Poczekajcie. O nie. Widzicie, siostra znowu mi przerwała i po prostu wiecie. Dobra, to w takim razie wiecie. W następnej części dowiecie się w tym. W drugiej części dowiecie się i powiem wam coś więcej niż tutaj. Także do zobaczenia. Cześć!